Cześć z tej strony, Pudy Ninja. Seria Błędy w zestawach LEGO, której trzy części znajdują się już na moim kanale, bardzo Wam się podoba i chcecie, abym cały czas ją kontynuował. Stwierdziłem, że dzisiaj zrobimy coś podobnego, a mianowicie przedstawię Wam 7 błędów w filmie LEGO Ninjago Movie. Zapraszam do oglądania. W jednej ze scen początkowych, gdzie mały chłopak poznawał historię Lloyda, możemy zauważyć, że minifigurka zielonego ninja jest trzymana za dwie nogi. A tuż po zmianie tego właśnie ujęcia jest już trzymany tylko za jedną, a druga jest lekko wysunięta do przodu. Kolejny błąd pojawia się w kuchni, gdy Lloyd myje w zlewie miseczkę. Na początku jest ułożona ona w taki sposób, że do góry wystaje biała część. Zaś chwilę później, po zdaniu, które wymawia Coco i ponownym powrocie do tego ujęcia, na górze miseczki znajdują się już wzorki. W dokładnie tym samym ujęciu znajduje się jeszcze jeden błąd. Mianowicie, najpierw trzyma on swoją rękę opartą o zlew, a chwilę później już nie i wisi ono po prostu w dół. Gdy Lloyd dojeżdża już do swojego liceum i wysiada z autobusu, jak możemy zauważyć, przy murku z prawej strony nie stoi nikt. Zaś chwilę później, gdy idzie on już do szkoły, znajduje się tam cała masa ludzi wlepiających swoje oczy w Lloyda. Na zebraniu wszystkich generałów w bazie Garmadona także pojawia się błąd. W tej scenie wyraźnie widać, że z prawej strony siedzi generał Rekin. Zaś dosłownie chwilę po tym zmienia się ujęcie i w tym miejscu nie siedzi już Rekin, a generał Żabnica. Znów na chwilę wracamy do cieplutkiego domku Lloyda i Coco. Tutaj wyraźnie widać, że Lloyd stoi przy stole, na którym znajduje się akwarium. A już chwilę później, jak możemy dobrze zauważyć, tego akwarium już tam nie ma. Naprawdę świetna scena walki na wiszącym nad rzeką mostem Garmadona z mistrzem Wu. Zobaczcie teraz, w jakiej odległości od walczących ze sobą braci znajduje się kij mistrza Wu. A gdzie jest tuż po zmianie ujęcia? Ups, chyba zmienił nieco położenie. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia.